Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Cyberpunk 2077 z dodatkiem Widmo Wolności. Staram się odnaleźć w tym nowym wozie, a możemy spojrzeć jak to ze środka. No ale sama wskoczyła, ale pojedziemy skrótem. Mówiłem, że z wnętrza się gorzej steruje. Okej, ale żyjemy. Żyjemy, dobra. Czas wrócić na nieco korzystniejszy widok i zajechać. A, misja jest gdzieś tam u góry. No cóż, bywa i tak, bezczelny. Wyjdź nas przed maski, kurczę, bezczelna. Więcej takich. No może niepotrzebnie zjeżdżałem, ale ostatecznie jesteśmy na miejscu, więc potrzebnie się tutaj wybieraliśmy. Fajne cacko, fajne cacko. Fajnie by się tym pojeździło na jakąś akcję na mieście, ale póki co chyba żadnych takich nie mamy w planach. Teraz to wejść do klubu. Widziałeś Lizzie Weezy tutaj? Nie pojebało ci się przypadkiem? No trudno się kurwa pomylić. Mówię ci, że była ostatnio w Heavy Hearts. Aha, spoko. A As, Krax też przyjechały? Czy ci się trip skończył i nie zdążyły? Wiesz co? Pierdol się. Nie tylko ja ją widziałem, inni też tak mówią. Tak, a prezydentka NUSA rozbiła się w Dogtown. Chodź dalej i powtarzaj takie gówno, które usłyszysz na ulicy. No właśnie, no właśnie. Ej, jeszcze ktoś uwierzy. Pamiętaj, że wszystko widzimy. W naszym klubie ma być kulturalnie. Spoko, spoko. O, jakie tańce. To my też chcemy taki hologram zamówić do rozmowy. Strasznie cicho mają tu w klubie, ale zakładam, że muzyka na licencji, nie? Standardowo. Mogliby coś zagrać z tych kawałków. Nie chcą byle czego puszczać. A, 2589 mamy nawet po boku napisane, więc... Nie jest źle. Dziękuję. Coś tu jeszcze mamy, jakąś jazzgę. Ochrona przygotowania na nasze przybycie. Do całej ochrony na dniach odwiedzi nas Mr. Hands, który będzie korzystał z gabinetu przez nieokreślany czas. Wszyscy proszeni są o podwójne sprawdzenie zabezpieczeń w zakresie swoich obowiązków. Zostaną też przydzielone dodatkowe zadania i dyżury. Klub ma błyszczeć. Za wszelkie awarie odpowiadacie głową. Sara. Kurczę, to Mr. Hands ładnie tutaj trzęsie, nie tylko rączką, ale całą okolicą. Pokoje prywatne, no, panie Rączka, tak, to my możemy jeździć na spotkanie, ale to co, to w końcu poznamy się na żywo, czy... Kochanie, pracuję, tak? A jaki masz problem, którego mama nie może rozwiązać? Nie martw się, znajdę go, jak tylko wrócę do domu, jesteśmy umówieni? Masz moje słowo, kocham cię. No proszę, jaki miły kolega. Przyjaciel, przyjaciel. No proszę, kogo ja widzę? To w dwie strony to działa. Wi, świetnie. Po tym, co dla mnie zrobiłeś, układ sił między mną a Hansenem wygląda zupełnie inaczej. Wi, bo nam interesy stygną. Czekaj, co, jak interes? O co tu chodzi? Kiedy się spotkałem? Przecież się spotykamy. Właśnie. Kiedy się spotkamy? Tak twarzą w twarz. Nigdy. Jutro. Kiedy będziesz naprawdę przydatny? Zobaczymy. Czyli przyjaciół nie szukasz? Wi, proszę, rozgość się. Kolega nam się chyba zepsuł, tak? Dziękuję. Słyszałem, że Netłocz ostatnio bywa w twojej okolicy. Nie wiem, o czym mówisz. Co gorsza, to, o czym nie wiem, sprawiło, że Voodoo boi. Proszę. Rozgość się. Czekaj, panie Rączka. My musimy się ustawić gdzieś w innym miejscu, bo jak martwisz się o Voodoo Boysów? Mr. Hands altruista? Martwi się o status quo. I martwi się, gdy ktoś wprowadza w mojej dzielnicy chaos. To nie służy interesom. Dobra, chodź gdzieś usiąść tak normalnie, żeby ci to tam... Te styki się naprawiły. Chyba, że to hologram, no ale nie, no chyba widzimy się na żywo. Nie rozumiem tej rozmowy, nie rozumiem, co robisz to, kolega. A, bo nie ma miejsca za biurkiem. Co ty robisz? Rozumiem metody pochlebstw. Chcesz mnie zmotywować. To nie chodzi. Wi, bo nam interesy stygną. Są ludzie na tyle dobrzy, że możesz ich pochwalić. Zarazem mówiąc prawdę. No dobra, przejdźmy do konkretów. No widocznie ta rozmowa tak jakaś zbagowana musi być. Tego jednego się po chęci nie spodziewałem. Spotkanie twarzą w twarz?
tak. Tik, tak. Coś nam ucieka. Masz łeb na karku. Brawo. Udowodniłeś, że mogę ci zaufać, więc złamałem reguły anonimowości, na co pozwalam sobie niezmiernie rzadko. Miałbym troje takich ludzi jak ty, to przejąłbym nie tylko Dogtown. Dogtown. Wi, bo nam interesy stygną. Świetnie jest pracować z zawodowcami. No, chcielibyśmy powiedzieć to samo. Mam nadzieję, że się opłaci. Nie wiem, jak macie to pomóc z Hansenem. Niech nam powie, że interesy stygną, to będziemy mogli odpalić dialog. Chociaż widzę, że jak wybieramy, to nie chcę tego mówić, dopiero jak zaczynamy rozmowę. Masz jeszcze 3 sekundy na interesy. Nie, to nie. No dobra. Zastanawiam się, jak to wszystko, co dla ciebie zrobiłem, ma ci pomóc z Hansenem. Jeśli bokser nie może znaleźć szybkiego nokautu, to pracuje na korpus przeciwnika. Gdy już tamtemu opadną ręce, znajdzie swoje otwarcie na cios w szczękę. Wi. Wi, bo nam interesy stygną. Możesz mi wierzyć, że praca, którą dla mnie wykonałeś, pozwoli mi przestawić kilka pionów i figur na szachownicy Dogtown. Jeszcze kilka posunięć i... szachmat. Czekaj, czy ty próbujesz wygryźć Hansena z Dogtown? Hansen jest bardzo silny, diablo bystry i do tego zaborczy. Jedną z tych cech mógłbym tolerować, może nawet cenić. Wszystkie naraz u jednego człowieka, który trzyma w garści całą dzielnicę. To nie ułatwia interesów. Herbaty? To moja własna mieszanka. Chętnie. Z prądem? Chętnie, dziękuję. Wiesz, jak strefa walki przekształciła się w Dogtown? Kiedy się spotkamy, tak? Tik, tak. Coś nam ucieka. Coś tam obiło mi się o uszy. Miało związek z wojną? 2069. Pułkownik Hansen prowadzi operację Deszczowa Noc. Ma zająć teren w tak zwanej strefie walki i ustanowić tym samym przyczółek sił NUSA w Night City. Jednak niedługo później następuje zawieszenie broni, a siły pułkownika Hansena są zdane na siebie. Dla dowództwa i opinii publicznej nigdy ich tu nie było. Pułkownik nie zamierza się wycofywać i ogłasza strefę walki częścią NUSA. Tłumacząc na nasze, wykrawa dla siebie państwo w państwie i zamienia się z żołnierza w handlarza bronią. Zostawili go tu samego sobie. Myśleli, że zginie w przeciągu 2 tygodni. Tik, tak. Coś nam ucieka. Człowiek, który przeszkadza bardzo wielu ludziom i ciągle żyje, jest niebezpieczny. Znaczy, próbowałem to naprawić, wziąłem grę od zapisu i jest identycznie, więc no nic z tym nie zrobimy. Wystarczy już o polityce, co z naszą umową. Musimy przeżyć tę rozmowę, kolejne już będą, jak zakładam, normalne. Chyba, że to Mr. Hans, to są te efekty właśnie wszczepów, tak? Czasem wiemy, że mogą się nie przyjąć, czy wywołać jakieś dziwne schorzenia. No dobrze, ale my tu gadu. Ja wywiązałem się z umowy. Co z tobą? Nasza umowa... Tak. Black Sapphire. Umocniona twierdza Hansena, pełna jego najlepszych żołnierzy. Na dole wojskowe kwatery, na górze dekadencki raj dla VIP-ów. Nie było to proste. Wi, bo nam interesy... Kurt Hansen strzeże tajemnic swojego hotelu jak oka w głowie. Ale na wszystko można coś zaradzić. Widzisz, ty pomogłeś mnie. Ja pomogłem komuś, ktoś pomógł nam. Dostaniesz plany budynku. Dorzucę jeszcze kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę.
I chyba nie muszę mówić, że są to absolutnie bezpieczne materiały. Wi, nikt nie wie, że je masz. To mnie odróżnia od Dextera Deshona, Wi. Ja nie przeciekam. To jest drzazga z mapą i informacjami na temat Black Sapphire. Ufam, że jest na niej wszystko, co potrzebne, żeby wejść do hotelu. Ale uprzedzam, nawet z takim Tik, tak. Coś nam ucieka. Liczyłem na coś więcej? Nie, no gdzie... A, w sumie może. Prawdę mówiąc, liczyłem na coś więcej niż plany budynku. Jesteś zaradny, poradzisz sobie. Już nieraz to udowodniłeś i liczę, że będziesz kontynuować dobrą passę. Szykuje się kilka nowych zleceń. Niech zgadnę. Dalsza część miejscowej polityki. W Dogtown nigdy nie jest spokojnie. A jeszcze więcej dzieje się za kulisami. Jeśli dojdzie do jakichś zmian, a w końcu musi do nich dojść, ktoś musi przygotować grunt pod łagodną transformację. Tik-tak, tik-tak. Miło było cię osobiście poznać, o. Dobrze było się w końcu spotkać twarzą w twarz. Teraz należysz do ekskluzywnego klubu, Wi. Wi? Bo nam interesy stygną. A, i jeszcze jedno. Spróbuj nie dać się tam zabić, cokolwiek zamierzasz w Black Sapphire. Trafisz do miejsca, w którym zaciera się granica między lokalną i światową polityką. Silne prądy. Jeden i drugi. Na razie, Hans. I dzięki za ostrzeżenie. Tik tak, Hans. Kurczę, to nas zaskoczył, ale chyba nie tylko nas. Coś tu poszło w dziwną stronę. Mam nadzieję, że to jednorazowa sytuacja i z pozostałymi już będziemy mogli się normalnie dogadać. Do klubu? Wymagana karta dostępu, a to nie pojedziemy. No dobrze, czyli rozumiem, że teraz z Reedem sobie pogadamy na temat tego, co i jak. Chociaż liczyłem, że wyjdziemy tak oficjalnie na spotkanie, a nie na zasadzie, że... A to dalej tańczy. A nie na zasadzie, że no, mamy się i tak włamać. Tak? Zrobić coś po cichu. Mieliśmy właśnie postrzelać trochę. Zadzwoń do Reeda, prześlij mu dane. No dobrze. Chyba nie mamy wyboru. Trzeba jakoś zaufać. O, on coś do nas pisał? Nie. Czyli po prostu telefon. Hej. Mam drzazgę od Hansa. Masz plan wejścia do Black Sapphire. Perfekcyjnie. Prześlij mi to jak możesz. Jesteśmy na bezpiecznym łączu. No to łap. Leci. Mam całość. Przekażę to Alex. Jak będziesz gotowy, spotkajmy się w MOW. Gdyby mnie jeszcze nie było, zaczekaj na miejscu. Do zobaczenia. Daleko do tego MOW? 850 metrów. A jak wygląda kwestia okolicy? Może mamy tutaj jakieś szybkie podróże? O! Nie. A, to ten bar tej naszej dziewczyny koło drzewa. No dobra, to przenieśmy się tam. Trochę się boję tego, co nas tam czeka na miejscu, ale z drugiej strony, no poćwiczyliśmy wejście na asasyna, więc liczę, że możemy się tam przekraść. Oj. W najgorszym wypadku zrobimy w końcu obiecaną już od dawna rozróbę. Co jest? Chodź. Już w porządku. Siadaj. Pomóc ci jakoś? Naprawdę. Powoli się przyzwyczajam. Relik. Cie, długa historia. Za długo by opowiadać. Ale tak, to relik. Przecieka do mojego mózgu. Często ci się to zdarza? Taki atak? Trudno powiedzieć, czy często. Ale nigdy nie wiesz, czy ten następny nie będzie ostatnim.
Ciężka sytuacja. No ciężka. Śmierć dyszy mi w kark. Wiem, jak to jest. Życie z wyrokiem? Życie z wyrokiem śmierci? O, dokładnie. Wiesz... Nigdy tego nikomu nie opowiadałem. Sam nie wiem, czy powinienem powiedzieć, że próbowali mnie zabić, czy że właściwie to zrobili. Czyli rozmawiam z duchem. Ten zamach 7 lat temu. Pamiętam. Mówiłeś o nim. Skończyło się tak, że leżałem w szpitalu i czekałem, aż dobije mnie zabójca Arasaki. Zostałem zdradzony. Przez naszych. A właściwie to była taka pierdolona gałązka oliwna. Dostali mnie na srebrnej tacy jako część układu. Wiesz, zawieszenie broni. Pokój ma swoją cenę i zawsze ktoś musi ją zapłacić. Chodź, coś ci pokażę. Zabili cię, a ty dalej dla nich pracujesz. No właśnie, to jest ten problem. Zaraz. Oni cię wystawili, a ty dzisiaj dla nich tu... Znowu dla nich pracujesz? Wiesz co? Nawet głęboka rana w końcu się zabliźnia i przestaje boleć. Po paru latach już tylko swędzi. No chodź. Oby relik nas nie swędział, bo jest w mózgu. Tam ciężko się podrapać, nie? Reed. Jedziemy windą. Oho. Gdzie idziemy? Odwiedzić stare śmieci. Taka wycieczka w przeszłość. Chętnie, tylko powiedz, co masz nam do zaoferowania, jeżeli chodzi o ratunek, bo Songbird powiedziała, że nas z tego wyciągnie, a póki co ty nas bardziej pchasz w ramiona śmierci. Do kotłowni? Ciągle nie mogę uwierzyć, że Alex otworzyła bar właśnie tutaj, nad naszą starą dziuplą. Z drugiej strony, to na swój sposób symboliczne. A gdzie Alex? Już na dole? Kończy rekonesans na mieście. Mamy się rozgościć i zaczekać, aż wróci. 7 lat temu zgasiliśmy tutaj światło. Teraz znowu je zapalamy. Powiem ci, jak to wtedy było w Night City. Pod koniec wojny. Pod jednym z moich ludzi wybuchł samochód, drugiego otruto, trzeci dostał kulkę, gdy kupował paczkę fajek. Paru kolejnych w ogóle zniknęło bez śladu. Co wieczór zastanawialiśmy się, czy nie wpadną tu agenci Arasaki. Musiałem podjąć decyzję. Uparłem się, że zostajemy. Wierzyłem, że możemy wygrać. Nie wiem, czy to była odwaga, czy... głupota. Może po prostu nie umiałem odpuścić. A może zwyczajnie nie umiem przegrywać. Tak czy inaczej, udało nam się uratować część agentów. Ceną była moja głowa. Chyba sam się prosiłeś, tragiczna historia. Zdradzili cię, no właśnie. Mów sobie co chcesz, ale jak dla mnie, to twoi przełożeni wbili ci nóż w plecy. Ocalili w ten sposób część moich ludzi. Tak. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. Zabawne, że ze wszystkich ludzi to właśnie Songbird kazali pociągnąć za spust. Co? No właśnie. Czyli nie lubicie się, przynajmniej w teorii. Ale że... jak? Osobiście?
Wzięła broń i strzeliła? Nie, nie osobiście. Powiedzmy, że otworzyła drzwi zabójcom. Byłem już w drodze do domu. Właśnie wyjeżdżałem z miasta. Songbird jeszcze została. Myślę, że siedziała dokładnie w tym pokoju. Prowadziła mnie na słuchawce prosto w pułapkę. Zanim sama dostała bilet do domu. Tylko kazali jej jeszcze mnie odjebać. No to czemu chcesz ją ratować? Tak, mimo wszystko próbujesz ją teraz ratować. Chcesz ją teraz uratować, czy się zemścić? O! Reed, to co teraz robisz, to jest ratunek czy zemsta? Ja nie mam powodu, żeby się mścić. Miałem kupę czasu, żeby to sobie przemyśleć. Pewne rzeczy się wyostrzyły, inne zatarły. Na końcu rozumiesz, co w tym wszystkim jest gówno warte, a co jest ważne. Songbird wciąż jest moim człowiekiem. I nic tego nie zmieni. Kurwa, Reed. Ja naprawdę nie mam do niej pretensji. Za to mam do Myers. Ale do Somi żadnych. Czemu Myers? Coś mnie ominęło? Wspominki. Dobra, zaczynajmy. Sprawdziłem to, co powiedział nam Slider, no i... Kurwa, dobrze powiedział. Przejrzałem akta poprzednich operacji, w których Songbird brała udział i nawet przy moich uprawnieniach nie było łatwo do nich dotrzeć. Wszystkie dotyczą Blackwalla i wszystkie zgody podpisała ta sama osoba. Rosalind Myers. Osobiście. Nie chciałabym być w skórze Myers, jeśli to wypłynie. USA to jest mały kraj rządzony przez kobietę z dużymi ambicjami. Jak widać, w tym wypadku wzięły górę nad rozsądkiem. Ale to nie jest teraz nasze zmartwienie. Alex, masz coś dla nas? Coś mam. Zaraz obgadamy plan. Vi, lubisz nosić eleganckie ciuchy? A nie mamy ich aktualnie na sobie? Jak trzeba, to trzeba. To nie jest kwestia lubienia, tylko konieczności. Taka właśnie będzie konieczność. Udało mi się dowiedzieć, że ta impreza, o którą chodzi, to ma być koncert jakiejś dużej gwiazdy. Będą tam... wszyscy. Pójdziecie tam jako goście. Eleganckie ubrania, drinki, uśmiechy, te sprawy. Ale że nie może być za łatwo. Gotowy na konkrety? Nie, ale i tak je podasz, tak. Nie, ale i tak mi je wyłożysz, prawda? Black Sapphire to najpilniej strzeżone miejsce w całym Dogtown. Ale to nie znaczy, że nie ma żadnych luk w ochronie. Ty, Vi, dostaniesz się do środka zalanymi tunelami. Mam tu zestaw do nurkowania, który powinien na ciebie pasować. Musisz uważać. Woda jest mocno toksyczna. Toksyczna? Chyba zalali tam jakieś odpady. Spokojnie. Strój jest szamboodporny. Wiesz, jak wygląda hotel. Nie da się go przegapić. A tu są zalane tunele. Twoja droga do wnętrza budynku. Teraz skup się. Twoim celem jest terminal po drugiej stronie. Wepniesz się do niego, schakujesz kamery i wpuścisz Rida do budynku. Wjedzie cię na górę osobnymi windami. O tu. Potem Reed będzie musiał otworzyć ci przejście na swoją stronę. Tam uwaga, bo cała ta część techniczna może być mocno strzeżona. Informacje nie są klarowne. Będziecie musieli improwizować. Schodzicie się w tym miejscu. Zaraz po spotkaniu odstawiacie się jak na bal maturalny i wio na imprezę. Tam pewnie spotkacie Songbird. Wszystko jasne? Jak dostaniemy się? Nie, no wiemy. Co? Świetnie. A teraz sprzęt. Nie śpiesz się. Weź wszystko, co wyda ci się przydatne. W pudełku czeka jeszcze mała niespodzianka dla ciebie. No dobra, mam nadzieję, że tu wrócimy po te tam różne ciekawe informacje, ale no to dajesz. Twój pistolet? Mhm.
Jej wysokość nie może się doczekać powrotu do czynnej służby. Dzięki, Alex. Czekaj, Alex, ale to się nam chyba coś przyda. Do snajperki? Może być. Do strzelby też może być. I jeszcze więcej snajperki. No i jest, do pistoletu. O! Mamy więcej zabawek. To czekaj, dziewczyno, jak już nam dałaś. Co prawda chciałem pistolet od naszej pani prezydent użyć, ale to w takim razie... Gdzie jest ten jej prezent? To jest to? Dobra, mamy to. To jest chyba ten. Przynajmniej wygląda jak ten. Jakby miał tłumik. Możemy jeszcze jakiś fajny kolimator tutaj dorobić. Zasięg, bonusowy zoom. Zasięg, bonusowy zoom. Weźmy taki może. No i dziękuję, W sumie szkoda, bo ma tutaj jeszcze jakieś specjalne zdolności w momencie, gdy jesteśmy ukryci. I tak się zastanawiam, czy może przed akcją nie warto by było skoczyć do jakiegoś Reaper Doka i ogarnąć tę możliwość odpalenia kamuflażu. Co prawda wtedy fajnie by było to w ogóle połączyć z relikiem? Bylibyśmy w stanie to zrobić. Mam nadzieję, że nie wyślą nas na akcję, bo te punkty relika są na mieście, więc jakbyśmy odpalili u Reaper Doka kamuflaż optyczny plus dodatkowe punkty relikowe, no to moglibyśmy się dużo lepiej tam ukrywać na miejscu. To nie jest takie głupie. No dobra, daj skafander. Ryt, więc mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli chwilę, żeby się przygotować. Przypomniałem sobie, czego Mr. Hans chciał w zamian za pomoc? Nieco fermentu? Doktor trwa niewidzialna... fermentu. Chciał wrzucić kamień do wody i zobaczyć, jak rozchodzą się kręgi. Hegemonia Hansena w Doktown jest mu nie po drodze, więc próbuje wyrównać siły. Polityka. Wszędzie wygląda tak samo. Wiesz co, z tym Black Sapphire, gdyby nie ty, to w ogóle nie mielibyśmy podejścia do tej roboty. Naprawdę. Dobrze cię mieć po swojej stronie. Czyli co? Jesteśmy gotowi? Aha. Spotkamy się na miejscu. Ja tu jeszcze zabawię parę minut. Chyba, że tak. Czarne czy czerwone. My też zabawimy, bo jeszcze sobie tam... Wspominki, co? O! Ej! Super. Standardowo. Czarne czy czerwone? A gdzie była ta... Jazga z informacjami. Ktoś ją sprzątnął? Nie, ona tak tu chyba leżała. O! Mamy cię. Przeczytaj. Poufne. No to... A, dotyczy Somi. No dobra, skrócone wnioski. Agentka nie wpada w żadną kategorię zaburzeń dyskwalifikujących ją ze służby, ale tylko dlatego, że nie ma odpowiednich dla niej kategorii. Do tej pory biuro nie odnotowało żadnego wpływu objawów agentki na jej pracę. Podkreślam, do tej pory. Obserwacja. Analizując nagrania z tych kilku lat, które dostarczyło mi biuro, mogę jedynie stwierdzić, że stan Somi jest wysoce niepokojący. W mikroekspresjach da się zauważyć momenty paniki, które jednak na ten moment jeszcze nie mają wpływu na przebieg rozmowy czy wykonywanie powierzonych agentce zadań. Zdają się wyabstrahowane z jej osobowości. Moja teoria jest taka, że w ogromie procesów kognitywnych, które naraz przeprowadza, zdarza się jej natknąć na pustkę i musi szukać obejścia. O... Dla odbiorcy może to pozostać niewidoczne. Niepokojące jest też to, że w kolejnych nagraniach widać stopniowe nasilanie się tych stanów, sprzężone z pewnymi zmianami osobowościowymi. Trudno je określić, nie są to zmiany duże, ale zdecydowanie zauważalne. Same w sobie nie niepokoiłyby mnie tak mocno, ale w kontekście całościowej analizy zdecydowanie są warte podjęcia dalszego procesu diagnostycznego. Wnioski. Rozumiem, że przeprowadzenie sprawy oficjalnym torem musiałoby skutkować obowiązkowymi proceduralnymi rozwiązaniami, ale w przypadku Somi mogę doradzić inaczej. W obecnej sytuacji nie mogę wydać innej opinii niż agentka Somi wymaga opieki i przede wszystkim dalszych badań. Zalecam zawieszenie służby i przymusowe skierowanie agentki do jednego z naszych ośrodków badawczych, gdzie będziemy mogli rozpocząć oficjalny proces diagnostyczny. Dopiero po jego zakończeniu będziemy mogli wydać oficjalną opinię i zarekomendować dalsze kroki. Podkreślam, że moim zdaniem musimy się zdać na oficjalne procedury postępowania. No to dobrze było to przeczytać, dowiedzieć się coś więcej na temat Somi. A ta pizka po tych 7 latach jeszcze dobra, czy Alex sobie schodziła tutaj dojadać czasem? Macie jeszcze dla nas jazgi, coś? Wartego uwagi? Alex. O, Alex jest warta uwagi, zdecydowanie. No dobra, to wychodzimy stąd. Zastanawiam się, czy jest jakaś opcja, żeby dużo sprawniej... Gdzie jest ten plakat? Dużo sprawniej
my się lubimy, nie? I dużo jakoś tak... Znaczy i tak fajnie znaleźć te dwa reliki, które są nam potrzebne do szczęścia. O! Mamy cię, kolejny tarot. To nawet nie trzeba tego skanować. Wejść do zatopionych tuneli? Nie no, spoko, ale nam by się przydały reliki z miasta. One nie są aż tak mocno poukrywane, bo wystarczy je minąć. Na przykład tutaj iść na ulicy i nagle się okazuje, że jest stary sprzęt, który to tu ma. Ale trafić na każdy. Stary sprzęt. Opiekuj się jej wysokością. To dobra spluwa. Wysłużona. Nieraz uratowała mi tyłek, ale już zbyt długo leżała z zimną lufą. Przy mnie będzie miała okazję się rozgrzać. Mówisz o niej z dużym przywiązaniem. Zlikwidowałaś nią jakiegoś VIP-a? Jaka spluwa? Nie no, rozgrzeje się przy nas. Wiesz jak to działa, Alex. Zaczynaliśmy razem służbę. Jej wysokość i ja. Razem odebrałyśmy życie po raz pierwszy. Cały czas dbałyśmy o siebie, choć przez ostatnie 7 lat była to jednostronna czułość. Możesz na niej polegać. Działa bez zarzutu. Pierwsze zabójstwo. Zostaje z tobą na zawsze, co? Ja wciąż pamiętam swoje. Za dużo myślisz o przeszłości. Pierwsze zabójstwo? Nie ma sensu tego rozpamiętywać. Nie no. Emocje. Miałem 18 lat. Pierwsza misja. Gość był tylko zbirem na mojej drodze. Reed powiedział mi wtedy, nie myśl o nim jako człowieku. To tylko przeszkoda do pokonania. I dalej już poszło. A ty, twój pierwszy raz? Pracownik działu sprzedaży w Arasace, 27 lat. Po rozwodzie, jedno dziecko szpiegował dla Petrochemu. Poślizgnął się pod prysznicem. Dostałem potem awans, własne biurko i przez jakiś czas nie musiałem brudzić sobie rąk. Nie gadajmy o tym. Będę mieć czas na wspominki, jak już uporam się z teraźniejszością. Nie zostało mi wiele czasu. Może tak, bo jakoś nie brzmi to zbyt dumnie. Okej, okay. Tyle. Ale wolę chyba zostać z tym bez odpowiedzi, niż jakbyśmy jej powiedzieli o tych korpo zatarkach i nie usłyszeli niczego. Gdzie jest Rip Dog? Ripper Dog, dokładnie. W sumie to Rip Doctor, tak? To... Zbierajcie lokalny biznes. Wracając. Kupujcie u Ronalda! No, Ronaldo, do starych układów. No więc zajrzyjmy do gościa, o, Doc Ryder i spróbuję znaleźć. O, w dobrą stronę idzie, no to dobrze. Jest robota V. Dziennikarka Bree Whitney uciekła do Dogtown. Trzeba się nią zaopiekować. O! Uciekła? Co to znaczy, mam ją kryć? Nie, Bree wpadła na jakiś trop i masz jej pomóc dokończyć śledztwo. Jedyne co wytłumaczyła to, że jakaś korporacja siedzi jej na ogonie. Klientka ma drobne problemy z zaufaniem. Gdzie mam jechać? Rozumiem. To gdzie mam się z nią spotkać? Najpierw pojedziesz do jej mieszkania na Skyline West. Tam znajdziesz elektroniczną kartę dostępu. I zanim zapytasz mnie, co to za karta, od razu powiem, że nie znam szczegółów. Odezwij się, jak już to załatwisz. Przekażę ci dalsze instrukcje. To nawet dobra wiadomość. Moglibyśmy jeszcze tam skoczyć. O, Skyline, wiadomo, dobra. Piąte piętro, ostatnie drzwi po prawej. Karta jest w schowku pod bambusem. Napisz do mnie, jak będziesz miał. Robi się. Dobra. Myślę, że możemy to nawet machnąć, bo kto wie, czy przy okazji nie będzie opcji... Drzazgi. Nie będzie opcji, żeby znaleźć te brakujące dwa reliki. Reaper w Stax? Jak tu trafiłeś? Musisz mieć jakąś ciekawą historię do opowiedzenia. Czy ja wiem? Szukałem wolności. Miejsca bez ograniczeń. Konwenansów, układu. Miejsca, w którym mogę być naprawdę sobą i robić to, na co mam ochotę. Pewnie cofnęli ci licencję riperską w Night City, co? A chuj ci do tego. Siadasz czy nie? Człowiek bez licencji? Bierzemy to, pokaż co umiesz. Dobra, sprawdźmy co potrafisz. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Bez przesady. Najwyżej wrócisz i poprawimy. Skoro tak to działa, no i tylko pokażę pokrótce, jak tu wygląda ten nowy system, bo to pamiętamy te stare układy, ale przy okazji jeszcze możemy zobaczyć, ile poszczególne wszczepy dają nam dodatkowego pancerza, to bardziej tu przy skórze możemy szukać, o skóra 49 i tak dalej, no i tu sobie dobijamy dodatkowy pancerz, ale z tymi wszczepami też nie jest tak lekko, bo każdy ma taką, powiedzmy, swój koszt przeciążenia naszego systemu, nie wiem, czy oni to jakoś nazwali fachowo, limit kosztów wszczepów, tak, więc suma aktualnie nie może przekroczyć 196 punktów. To jest ta kwestia, o której mówiłem ostatnio, że przy zdolnościach technicznych możemy przekroczyć ten limit kosztem zdrowia. Więc może nawet coś w tym temacie zrobimy. Zdrówka mamy sporo. A teraz spróbuję znaleźć tę niewidzialność.
Dobra, mamy to. I najlepsza wiadomość jest taka, 50 tysięcy nie jest taki drogi, ale najlepsza wiadomość jest taka, że nawet chyba nie wbijemy na ten czerwony limit, który by miał nam trochę zdrowia zabrać, więc kupujemy. Tak, 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 kupuj, wszczepimy. Mamy jeszcze mały limit, patrząc na to, że... Pokażcie nam to. Nie, to już wszystkie pola mamy wykorzystane. To nawet ładnie wyszło. To nawet ładnie wyszło. To idealnie tutaj pod limit. To niepotrzebnie może to przekroczenie limitu wykupiłem. Można by było pomyśleć nad zmianą czegoś na jakiś lepszy wszczep, tak? Czasem i takie rzeczy mają tu do zaoferowania. Co to jest? O, za 35 punktów. Odrzut broń dystansowych, ale to dla kogoś, kto gra na broni dystansowe. No, to jest naprawdę sporo tych rzeczy. Właśnie, ostatnio na wpadł jakiś nowy cyberdeck. Ale chyba każdy będzie gorszy od naszego. 13-8, 9-8. Nie, no to tak jak widać, to niestety 13-8 to jest to max, co z tego będzie. Tu mamy pełno takich cyberteków. O, tu jeszcze jest coś. 13-8. Ewentualnie tu możemy wczytać się w te specjalne jakieś zdolności. Mamy też pewną nowość, czyli możliwość ulepszenia danego wszczepu do wyższej generacji. Na przykład mamy tutaj skórę. Pokażę też, jak to wygląda. I jakbyśmy chcieli ulepszyć, pokaż na E, no to na przykład zwiększamy pancerz plus jeszcze jakąś cechę, albo wymieniamy jakąś cechę. No tutaj te 3 punkty pancerza dochodzą, plus jeszcze wymiana tych takich podstawowych rzeczy. Całkiem sporo to może nam dać, na przykład zdrowie jak zdrowie, ale tempo ładowania przedmiotów leczących, albo jakaś tutaj odporność na obrażenia od ataku wręcz, chociaż to może niekoniecznie, może jakbyśmy szli na boks. Więc szybko przejrzę z tych dostępnych rzeczy, co tu możemy jeszcze sobie takiego fajnego odpalić. Dobra, i myślę, że sobie osobistego loda tutaj rozwiniemy, a mianowicie dorzucimy środkową opcję. Nie dość, że ten nasz, powiedzmy, firewall przeciwko wrogim netranerom będzie się reaktywował szybciej, to jeszcze wymienimy to, powiedzmy, dodatkowe zdolności na pancerz, tempo ładowania przedmiotów leczących i obrażenia zadawane w czasie. Wydaje mi się, że to jest ciekawsza opcja. Więc dziękuję bardzo. Jesteśmy taki złoty chłopak nam wyszedł. Wszystko na, powiedzmy, na legendę. I jesteśmy chyba gotowi ruszać dalej. Nie ma co kombinować. Nie wiem, czy w zdolnościach technicznych nie szło sobie dorobić jeszcze dodatkowego slotu, o właśnie, wszczep rąk, ale my specjalnie z rąk nie korzystamy. No to co, łączę smarta prócz tego, czy coś jeszcze fajnego by z tego wyszło? No dobra, namówili. Okazuje się, że jest jedna fajna rzecz, a mianowicie, gdzie to są te ręce? Dodatkowe miejsce na wszczep rąk. Cyk, dziękuję. O, maksymalna liczba rakiet, ładowanie rakiet, a to byśmy musieli się mocno na rakiety nastawić. To by może nie było takie złe. Pamiętam, że lubiłem z nich korzystać. No ale na ten moment i tak nie mamy punktów, żeby coś takiego odpalić. Mamy nowe miejsce na ręce, a wśród rąk mamy już kupione nawet. A to dwa takie same. Chyba tak samo działa. Obrażenia od haków, tak. Przede wszystkim nas tutaj kusi to z tej perspektywy. A nie, daj to puste miejsce. A to już będzie to samo, co już mamy? A to nie możemy dwóch takich samych. Kurka, to się dałem naciągnąć. Bo patrzę, jest dodatkowa pamięć z cyberdeku, ale zapomniałem, że nie możemy mieć dwóch takich samych. No dobra, to szybko znajdę coś jeszcze innego. No nic, szału nie ma. Zwiększymy szansę na rykoszet z broni Power, z której w sumie korzystamy sporo. Udźwig, szybkość namierzenia celów, przeładowania, szybkość. O, to będzie spoko. Myślę, że coś z tego zrobimy, a oprócz tego jeszcze dodatkowe obrażenia zadawane przez rykoszety. I dalej poniżej limitu. To ile? A, bo my mamy 50. Czyli nie, to jest jeden punkt chyba, już wchodzimy na limit. Wygląda na to tak. Przekroczenie o jeden, więc minus 2 punkty zdrowia, ale myślę, że i tak spoko. A szansa na furię to co? To z tym rośnie jeszcze szansa na furię? Z każdym kolejnym poziomem? Tego nie doczytałem. A, z każdym razem, kiedy zlikwidujesz przeciwnika w trakcie walki, masz szansę na furię, a to zawsze jest 0-1. No to spoko, to spoko. No to mamy idealnie dopieszczoną postać. Myślę, że w następnym odcinku... Masz problem? Nie, zero problemów. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zadowoleni z tego, co tutaj wyszło. Myślę, że w kolejnym odcinku możemy ruszyć na naszą misję poboczną. A, tylko przypisałbym jeszcze ten kamuflaż, już chyba mamy przypisane. Jak to wygląda? Wyciągnij Gnata. Będziemy widzieć, że mamy kamuflaż odpalony. O, cyk. I to myślę, że nam mocno ułatwi przekradanie się w misjach, ale byśmy musieli załatwić dwie rzeczy. Znaleźć jeszcze 2 punkty reliku, to jest pierwsza,
kwestia. Co? A, ładuje się ponownie. A także zrobić misję poboczną dla Mr. Hansa, skoro będziemy czegoś takiego szukać. Więc widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, a później lecimy na akcję. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.